Jacek Świat, firma Orma. Prezentując nasz indywidualny program treningowy dla kolarza, chciałbym powiedzieć, że obecnie powszechną wiedzą jest fakt, że trening zgodnie z planem treningowym jest treningiem skutecznym. Przez to też obecnie bardzo popularne stają się różnego typu plany treningowe, systemy treningu. Jednakże zastanawiając się nad tym, co znaczy plan treningowy, co znaczy dobry plan treningowy, należy zastanowić się nad tym, czym w ogóle jest trening. Biorąc pod uwagę nasz organizm, musimy zdać sobie sprawę, że nasz organizm, że cechą naszego organizmu jest zdolność reakcji na bodźce. Jest to w zasadzie cecha żywych organizmów, w zasadzie jedyna, która je wyróżnia. I ta zdolność reagowania na bodźce sprawia, że praktycznie nasz organizm reaguje tylko na bodźce i takim właśnie bodźcem jest trening. Czyli zgodnie z teorią bodźca, mówiącą o tym, że każdy bodziec musi być kierunkowy, adekwatny, odpowiednio silny, powtarzalny, systematyczny, w taki właśnie sposób również trening musi te cechy spełniać, aby odpowiednio stymulować organizm, dzięki czemu uzyskiwać kierunkową progresję. Proszę Państwa, w związku z powyższym, że trening jest bodźcem i nasz organizm tylko odbiera to bodziec i reaguje w taki sposób, jaki jest charakter tego bodźca, należy również uświadomić sobie pewną rzecz, że oprócz treningu nasz organizm poddawany jest ciągle innym bodźcom, które wzajemnie na siebie wpływają, które wzajemnie się modyfikują. Z tego też względu, jakby dążąc do uzyskania optymalnej reakcji na trening, czyli można tutaj powiedzieć uzyskania optymalnego treningu, gwarantującego maksymalne efekty przy zachowaniu bezpieczeństwa, musimy sprawić, aby suma bodźców wzajemnie się zazębiała, uzupełniała, powodowała kierunkowy rozwój. To właśnie w pewnym sensie pokazuje, że trening zgodnie z planem treningowym, który tylko i wyłącznie ukierunkowany jest na główną dyscyplinę, nie jest w pełni treningiem kompleksowym, ponieważ szereg tych czynności okołotreningowych stanowiących dodatkowe bodźce mogą nam zakłócić trening. Z tego właśnie względu kompleksowy plan treningowy to jest plan, który realizuje wszystkie te wytyczne. I proszę Państwa, to w pewnym sensie obrazuje sytuację, gdzie obecnie nawet najlepszy plan treningowy realizowany przez zawodnika w pewnym sensie jest nieskuteczny, albo jego skuteczność jest zmniejszona. Dlaczego tak się dzieje? Otóż właśnie dlatego, że czynności okołotreningowe, takie jak odpowiednia odnowa biologiczna, taka jak dyscypliny uzupełniające, taka jak odpowiednie żywienie czy suplementacja, w momencie, kiedy nie jest zgrana z treningiem głównym, może go zakłócać. Zatem, chcąc trenować optymalnie, czyli chcąc uzyskiwać największą progresję, zachowując bezpieczeństwo treningu, przede wszystkim trzeba trenować kompleksowo, czyli wpływać na organizm kompleksowo. Proszę Państwa, i ta kompleksowość jest najważniejszą cechą naszego programu treningowego, który niejako jest całą koncepcją procesu treningowego, koncepcją indywidualnie układaną dla każdego naszego zawodnika, która przede wszystkim uwzględnia trening główny, monitorowany tętnem, mocą. Następnie kompleksowo planuje szereg czynności okołotreningowych, takich jak dyscypliny uzupełniające, takie jak odpowiednie żywienie, odnowa, odpowiednia suplementacja. Z tego właśnie względu nasz program treningowy jest de facto całą koncepcją treningową, koncepcją procesu treningowego. Proszę Państwa, przystępując już do szczegółowej prezentacji, chciałbym powiedzieć, że prezentowany program jest w wersji professional. Jest to program roczny, stworzony dla zawodnika. Oczywiście my oferujemy dwie wersje programu. Wersję standard, jest to wersja również w pełni kompleksowa, w pełni indywidualna, jednakże pozbawiona jest niektórych elementów, takich jak monitoring biochemiczny, czyli zaplanowanie koncepcji badań biochemicznych, pozbawiona jest zaplanowaniu diety, żywienia, jest po prostu wersją uboższą, ale również jest to w pełni kompleksowa wersja. To jest wersja professional, wersja w pełni zawierająca wszystkie składowe, które my oferujemy. Proszę Państwa, każdy program, jak już powiedziałem, jest w pełni indywidualny. Jest stworzony dla każdego zawodnika. Z tego też względu pierwszy rozdział naszego programu jest rozdziałem, w którym dokonujemy diagnozy.
Jest to pełna kompleksowa diagnoza z omówieniem stanu wyjściowego. W przypadku, jeśli realizowane są badania wydolnościowe, jest pełny komentarz do stanu wyjściowego. Następnie w pierwszej części tego programu jest omawiany cała koncepcja, czyli periodyzacja procesu treningowego, procesu, na który ten program jest pisany. Następnie pokazany są cały system rejestracji obciążeń. Proszę Państwa, system rejestracji obciążeń jest naszym unikatowym systemem. Został on wymyślony po to, aby umieć kompleksowo łączyć treningi, czyli jeśli mamy trening główny, trening kolarski, ale proces treningowy uzupełniamy o trening siłowy, o trening na przykład biegowy, czy o trening pływacki, to system ten umożliwia pokazywanie faktycznych realizowanych obciążeń w pewnych jednostkach. Dzięki czemu jesteśmy w stanie tak te treningi z sobą zgrać, aby one w pełni uzupełniały trening główny, dzięki czemu tworzyły ten kompleksowy, kierunkowy bodziec treningowy. Zatem w pierwszej części naszego programu my dokładnie opisujemy całą koncepcję pracy z zawodnikiem. Następnie, już wchodząc w rozdział szczegółowo opisujący każdy cykl, przedstawiamy rozkład treningów. Następnie bardzo szczegółowo każdy trening, jak ma być robiony, z rozgrzewką, z częścią główną, z zakończeniem. Następnie w każdym naszym programie zawarty jest rozdział, tu oczywiście przekładam strony, ponieważ no, to jest program roczny, czyli zawiera aż tak dużo cykli opisanych, ale chcę przejść do kolejnego głównego rozdziału. Rozdział tak zwany materiały pomocnicze, w którym zawodnik otrzymuje skróty treningów, skróty, które ułatwiają zabranie wytycznych na trening, różnego typu tabele rejestrujące postępy, które również są w wersji elektronicznej, co umożliwia z kolei wymianę informacji między zawodnikiem a trenerem. Proszę Państwa, idąc dalej, kolejnym ważnym rozdziałem naszego programu jest rozdział poświęcony przede wszystkim już tutaj suplementacji i żywieniu. W rozdziale tym oczywiście jest pełna przyjęta strategia żywienia, wytyczne do diety, następnie omówienie odpowiedniej suplementacji, pokazanie bilansów realizowanych diety, no i oczywiście bardzo szczegółowo rozpisana dieta, gdzie zawodnik otrzymuje na każdy dzień tygodnia konkretnie co ma jeść, w jakich ilościach. Jest to tak zrobione, aby jak najprościej, a zarazem w pełni kompleksowo realizować żywienie. Oczywiście programy treningowe również w przypadku wersji professional, w której opisywana, czy w której planowana jest cały proces monitoringu biochemicznego. Ten monitoring jest szczegółowo opisany, w jakim cyklu, kiedy, a następnie analizowany. Dzięki czemu każdy nasz klient, każdy nasz zawodnik utrzymuje kompleksowy program treningowy. W przypadku kolarstwa tutaj mamy do dyspozycji możliwość monitorowania treningu na przykład tętnem, na przykład mocą, w zależności od tego, jaki jest zawodnik ma możliwości. Aczkolwiek za każdym razem jest to zawsze tworzone indywidualnie i zawsze są różnego typu testy, korelacji, na przykład stref, tętna, do mocy, aby trening był jak najbardziej dla danego zawodnika indywidualnie dopasowany do jego możliwości. Proszę Państwa, na koniec chciałbym tutaj dodać, że oprócz programu treningowego, kompleksowej koncepcji treningowej, każdy nasz zawodnik jest przede wszystkim konsultowany, jest prowadzony, ponieważ dla nas program jest tylko w pewnym sensie wytycznymi do realizacji. Natomiast już później realizacja, prowadzenie pewnych zmian jest efektem konsultacji. Niemniej jednak program stanowi dla nas punkt odniesienia, czyli co było zaplanowane, jaka była realizacja. Dzięki czemu my gwarantujemy naszym zawodnikom kompleksowość. I tutaj chciałbym podkreślić, że dla nas progresja treningowa jest w pewnym sensie wpisana w proces treningowy. I celem naszym to nie jest uzyskanie progresji, ponieważ tak jak już mówię, progresja wiąże się z treningiem. Dla nas celem jest uzyskanie progresji większej niż inni zawodnicy. Dziękuję.